Zapraszam teraz Marcina Pająka z krótką prezentacją o Fundacji Watch Healthcare i przechodzimy do debaty. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu, nazywam się Marcin Pająk, reprezentuję Fundację Watch Healthcare. Ponieważ czas nas goni, postaram się w telegraficznym skrócie przedstawić taką krótką prezentację dotyczącą działalności Fundacji. Na początek może parę słów o Fundacji. Naszą misją Fundacji Watch Healthcare jest dostarczanie szerokiej informacji, kompletnej i wiarygodnej, opartej na dowodach naukowych, informacji na temat dysproporcji środków, jakie są gromadzone w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, a zawartości koszyka świadczeń gwarantowanych i związanych z tym ograniczeń w dostępie do opieki zdrowotnej. Nasze cele realizujemy głównie poprzez mapowanie ograniczeń dostępu do świadczeń zdrowotnych, czyli pozyskiwanie informacji na temat, jakie kolejki są w ochronie zdrowia w poszczególnych dziedzinach medycyny. Organizujemy również seminaria naukowe, to jest już 23 z kolei. Nasze seminaria są również bardzo bogatym źródłem informacji na temat patologii w ochronie zdrowia, na temat ograniczeń dostępu w poszczególnych dziedzinach medycyny. Na stronie www.korektorzdrowia.pl gromadzimy również wytyczne i standardy postępowania w określonych dziedzinach medycyny. Prowadzimy również ranking absurdów w ochronie zdrowia, do którego odwiedzenia zapraszam serdecznie. Oraz PadTube, czyli tak zwany taki odpowiednik YouTube'a, tylko że skierowany dla pacjentów. Tutaj, proszę Państwa, taki historyczny slajd, który jest prezentowany na większości naszych seminariów, slajd poglądowy na temat systemu ochrony zdrowia w Polsce. Załóżmy, że to fioletowe pole to koszyk świadczeń gwarantowanych i on zawiera oczywiście takie elementy jak katalog leków refundowanych, POZ, leczenie szpitalne, świadczenia wysokospecjalistyczne i wiele, wiele innych. To oczywiście środki ze składki podstawowej są dosyć mocno ograniczone i nie pokrywają realnego zapotrzebowania na te świadczenia zdrowotne. W związku z tym dochodzi do wielu ograniczeń w ochronie zdrowia. Pojawiają się kolejki i to jest tak zwany obszar A. Natomiast czerwone pole, które się teraz nam wyświetliło, obszar B, do którego można zaliczyć inne technologie medyczne, które z kolei nie są gwarantowane, za które pacjenci muszą zapłacić, aby je wykorzystać. I te dwa pola, to jest tak zwane dwa obszary A i B, tworzą realny koszyk świadczeń negatywny w Polsce. Oczywiście koszyk świadczeń jest tworem dynamicznym, można w każdym roku poszerzać go, włączać nowe świadczenia, natomiast wielkość środków jest dosyć mocno ograniczona. I z roku na rok rośnie nam dysproporcja pomiędzy wielkością koszyka świadczeń gwarantowanych a składką gromadzoną w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. I im większa ta dysproporcja, tym pojawia się więcej patologii w ochronie zdrowia. I takich, powiedzmy, jak korupcja, przywileje korzystania ze znajomości w ochronie zdrowia, czy też kolejki, które są najbardziej widoczne na co dzień. I tutaj kolejki, a propos kolejek. Na pewno większość z Państwa tutaj obecnych na sali ma dobrze w pamięci czasy, kiedy to reżim dokonywał reglamentacji na określone towary, kiedy kolejki mieliśmy w zasadzie po większość rzeczy. Ja tego nie pamiętam, znam to tylko z filmów Barei. I tutaj też za słowami pana profesora Jacka Ruszkowskiego, patrona Fundacji Świętej Pamięci, który powtarzał, że ochrona zdrowia jest ostatnim bastionem socjalizmu w Polsce. Tutaj prezentujemy taką kartkę na zdrowie, która w sposób żartobliwy pokazuje naszym zdaniem analogię obecnej sytuacji w ochronie zdrowia do sytuacji, jaka miała miejsce 30 lat temu. Czyli pokazujemy, jakie są kolejki na określone świadczenia zdrowotne. Są to dane z naszej strony. Jak już wcześniej wspomniałem, Fundacja mapuje ograniczenia zdrowotne. I jednym z narzędzi jest tak zwany ranking problemów pacjentów. Do nas napływają stale zgłoszenia od pacjentów, od lekarzy i od innych osób związanych zawodowo z ochroną zdrowia lub też związanych z powodu problemów zdrowotnych. Informacje na temat kolejek.
Takie zgłoszenia oczywiście są przez nas sprawdzane, a następnie przez lekarzy, którzy współpracują z fundacją, są rankingowane na podstawie różnych kryteriów, takich jak głównie takich jak wpływ na zdrowie publiczne danej choroby i ograniczenia, wpływ na zdrowie jednostki, efektywność kliniczna danej technologii i wiele innych, ale nie będę teraz wnikał w szczegóły. Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany, to oczywiście pełna prezentacja jest dostępna na naszej stronie internetowej. I ranking problemów pacjentów pokazuje, im wyżej, im większą wartość punktową ma dane świadczenie, tym naszym zdaniem ograniczenie w dostępie jest większe. Oczywiście odmalowujemy tutaj danego pacjenta, czyli na przykład tutaj najwyżej punktowane na slajdzie zgłoszenie, wskazanie. Kobieta, która miała 40 lat, zdiagnozowała u niej raka płaskonabłonkowego, szyjki macicy w danym stopniu zaawansowania, otrzymała skierowanie do onkologa na resekcję macicy, czas oczekiwania prawie 2 miesiące. I takich przykładów można znaleźć w naszym rankingu bardzo wiele. To jest jedna z form mapowania ograniczeń dostępu. Prowadzimy również barometr, o którym już wcześniej była mowa. Barometr rankingu różni się tym, że jest narzędziem, które monitoruje zmiany w zakresie dostępu do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych. W chwili obecnej jest, na chwilę obecną przeprowadziliśmy już 9 barometrów. Barometr jest 3 razy do roku publikowany. Prezentujemy w nim informacje zbiorcze dla wszystkich świadczeń w Polsce, w 43 dziedzinach medycyny, zbiorcze dla świadczeń w tych poszczególnych dziedzinach oraz dla wybranych świadczeń wskaźnikowych w danej dziedzinie medycyny. Ponieważ w obrębie każdej z dziedzin medycyny przedstawiamy 5 najczęściej stosowanych świadczeń medycznych. Zwykle jest to wiza do lekarza specjalisty, badanie diagnostyczne i inne najczęściej stosowane świadczenia. Aktualny barometr, który jest opublikowany na stronie internetowej, pokazuje stan w październiku, na przełomie października i listopada 2014. Jest do pobrania oczywiście pełna wersja pod wskazanym adresem. Aktualnie, zgodnie z najnowszym barometrem, średni czas oczekiwania w Polsce na świadczenia zdrowotne ogółem wynosi 2,9 miesiąca. Widać, jak zmieniało się to z upływem czasu, relatywnie oczywiście do podmiotów odpowiedzialnych za zarządzanie koszykiem świadczeń gwarantowanych, co widać na slajdzie. Na kolejnym slajdzie widzą Państwo, jak wygląda średni czas oczekiwania na realizację świadczeń zdrowotnych w poszczególnych dziedzinach medycyny. W przypadku chorób zakaźnych jest to 3,8 miesiąca. Jak widać na tym slajdzie, największe ograniczenia notujemy w ortopedii i w stomatologii. Kolejny slajd przedstawia, jak zmieniała się dostępność do świadczeń gwarantowanych w dziedzinie chorób zakaźnych. Obecnie, tak jak mówiłem, są to prawie 4 miesiące. I na kolejnym slajdzie widać już te wybrane wskaźnikowe świadczenia zdrowotne w dziedzinie chorób zakaźnych. Czyli mamy tutaj wizytę u specjalisty chorób zakaźnych, aktualnie 4,3 miesiąca, leczenie, test na boreliozę, 0,2 miesiąca, leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C około roku. Kolejny przykład, biopsja cienkoigłowa wątroby 1,4 miesiąca, leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B ponad 5 miesięcy. Chciałem jeszcze wspomnieć o PadTube, czyli tym odpowiedniku YouTube'a dla pacjentów. Na naszej stronie prezentujemy filmy, wykłady poświęcone tematyce zdrowotnej. Są to w dużej mierze wykłady, które są głoszone na naszych seminariach przez doświadczonych specjalistów. Można znaleźć wiele ciekawych informacji na temat wybranych jednostek chorobowych, świadczeń zdrowotnych, zdrowia publicznego. Prezentacje dotyczą również... Tutaj widać przykładowy wykład przeprowadzony akurat w tym przypadku przez pana profesora Mariana Szamotowicza o in vitro na naszym seminarium zeszłorocznym. I na koniec jeszcze chciałem pokazać partnerów fundacji, bez których nasze działanie nie byłoby możliwe. I bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Oddaję głos panu Krzysztofowi.